lekcja na dziś, nie? Jeżeli coś wam nie wyjdzie i wy macie dalej dobry humor, to wy macie dobry humor razy dwa. Możecie się cieszyć z tego, że to, że wam coś nie wyszło, was nie wyprowadziło z równowagi. Tutaj są serpentyny w Bieszczadach, non stop jest góra, dół, prawo, lewo, do góry, do dołu. Jadę właśnie na szlak, bo się rozpogodziło. Jadę i standardowo po drodze coś mnie zainteresowało. Milion aut tutaj przyjeżdża. Tu jest widok właśnie na całe Bieszczady. Te tablice mnie niszczą niekiedy. Technika nauki chodzenia Nordic Walking. Jest dobre to. Tutaj mamy ściągawkę dla ludzi, którzy nie znają się na górach. Czyli z tyłu mamy te góry, a tu mamy po kolei wypisane każde szczyty. To jest w ogóle restauracja. To jest całkiem niezła. Wszystko w drewnie, mega ładnie. A tam mamy strażników na murach, to nie mogę cebuli robić, bo mnie zgarną. Siedziałem i leżałem 5 godzin chyba od rana, od 6, bo non stop lało i już mnie tak nosiło, żeby wyjść i teraz się rozpogodziło, jest trochę słoneczka i przecież to człowieka od razu nosi, żeby właśnie gdzieś pochodzić, coś zobaczyć. Ludzie mówią, że nie mają na przykład wolnego czasu, żeby leżeli. Jak ja 5 godzin leżę, to już mnie nosi, żeby coś zobaczyć. W ogóle mam nowy sprzęt. Kupiłem stabilizator do kamery, żeby moje filmy nie wyglądały tak jak galaretka, wyciągnięta galaretka z lodówki, że się częsie jak powalone. Bo jednak obojętnie jak równo byś to chciał trzymać tą rękę, to zawsze ci ten obraz lata, nie? A na gimbalu to jest przecież mega sztosik, nie? Teraz mogę robić wirówę, jeszcze lepiej wirówa będzie wyglądać. Ogólnie to nie ogarnąłem jeszcze wszystkich funkcji tego gimbala, na razie ma po prostu nie być obrazek galareta z lodówki, a potem będziemy sobie lecieć dalej. Ja teraz jestem w drodze do miejscowości Muczne, stamtąd zrobimy sobie Bukowe Wierchy, taką krótką trasę. Dzisiaj już nie ma za dużo czasu, a też pogoda jest taka jaka jest, to nie chcę, żeby mnie złapała jakaś mega ulewa. Ale jak ktoś właśnie jest w drodze, to może się tutaj na tym w miejscowość Lutowiska, może się tutaj zatrzymać. Bo jest tutaj całkiem zacnie. Dobra, my lecimy dalej. Ciekawie, czy dojadę bez przystanku, czy znowu coś mnie zainteresuje, no ale po to jest urlop. Bo ludzie też mają, jakby tak, mają wytyczony plan, nie? I trzeba od A do B, od B do C, od C do D. A najlepiej jeszcze, jak ludzie się denerwują na urlopie, że na przykład coś nie idzie według planu, czy nie zdążą gdzieś i trzeba się gonić i zamiast odpoczywać na urlopie i się chillować, to oni jeszcze się gonią, żeby wykonać plan do samego końca. No to jak ci brakuje czasu, czy jak coś nie wyszło, no to trudno, no plan też się może zmienić, nie? A ludzie znowu, mimo że są na przykład na urlopie, to dalej muszą wykonywać jakby zadania i plan. No, ja sobie jadę i mam tam jakieś tam wytyczne, co chcę zobaczyć, ale jak będzie, no to zobaczymy. Przecież życie przynosi różne scenariusze. Dlatego jak jesteście na urlopach, to wychillujcie, a nie, że trzeba na siłę coś zrobić, no bo urlop ma być dla was, a nie wy dla urlopu. I żeby znowu właśnie nie było jakichś celi czy coś, że trzeba coś osiągać. Jak już człowiek tu przez 350 dni osiąga, to może przez te 15 dni, no niech człowiek da trochę na luz. Jak ja tym joystickiem lecę. I jest dalej kadr. O Boże, warto było wydać. Zaraz mi auto przejedzie. Oje. Dobra, aż mi się japa cieszy. No, jak wyszedłem po tych 5 godzinach leżenia. Dobra, to lecimy dalej. Trzymajcie się. Dobra, dojechałem do miejscowości Muczne. Zrobimy sobie pierwszy
pierwszą trasę, taką spokojną, to jest 1,5 godziny na Bukowe Wierchy, albo coś takiego, jakby piękne, piękne widoki. Na rozgrzewkę 1,5 godziny, a jutro albo pojutrze, w zależności od tego jak się zmęczę, to będzie jakieś 7 godzin, bo widziałem taką fajną trasę. A dzisiaj taka rozgrzewkowa i za mną jeszcze jest krzyż. A krzyż pod słońce. Mamy kościółek. Nic nie widać, ale krzyż mi na drogę. No i lecimy, nie? Dobra, przez pół godziny szedłem pieszo po asfalcie. Czułem się trochę jakbym szedł na morskie oko, tylko że nikogo nie było, tylko sobie auta przejeżdżały. Tylko trochę tak sobie to było, to sobie podbiegłem, bo dzisiaj mam dużo energii. Ale teraz zbiliśmy już normalnie na ścieżkę, choć tu już trochę więcej ludzi. Nawet wyszło słoneczko, jak zacząłem do was kręcić, to lecimy. W ogóle wszędzie tutaj są tabliczki i uwaga, niebezpieczeństwo niedźwiedzi. W Bieszczadach tylko raz byłem, za łebka, przed rodzicami, to wtedy tak na to nie zwracałem uwagi, bo chodziliśmy po mniejszych górkach, a teraz zawsze po Tatrach chodziłem, tam raczej mało niedźwiedzi jest. A tutaj w Bieszczadach właśnie te góry słyną z tego, że no, mógłby taki niedźwiadek mały wyskoczyć. Najgorzej jakby wyskoczył mały niedźwiadek między mną a dużym niedźwiadkiem, to by było najgorzej. Przypomniało mi się co robić, jak się widzi niedźwiedzia. Wydaje mi się, że albo można się położyć na ziemi i udawać kamień i zasłonić uszy, żeby nie mieć odstających części ciała. Albo możemy udawać, że jest się większym, żeby go przestraszyć, jakkolwiek dziwnie to brzmi. I na pewno nie możemy uciekać, nie? Ani na drzewo, ani w ogóle, bo niedźwiedź cię zawsze dogoni. A jak już, to możesz po prostu się wycofywać, ale nie tyłem, tylko przodem, żeby... Najgorsze, co możesz zrobić, to właśnie jakbyś się zaczął panikować i uciekać. Jak dojdę do rozdroża, to pewnie coś nakręcę, ale ten joystick przecież tak chodzi, co to jest jakość. Teraz patrzyłem te filmy, no to przecież to w ogóle galareta teraz nie lata, tylko jest epicko. Ja prawie jakbym miał 1 000 000 subów takiego sprzętu nakupiłem. Oczywiście zboczyłem z trasy, bo zobaczyłem jakieś punkty widokowe. Na razie mamy jakąś opuszczoną chatę za mną. Jakby lał deszcz, to by było spoko, bo zawsze jest jakieś schronienie. Nie ma tu bezdomnych. To jest ok. Tutaj mamy punkt widokowy z ławeczką. To jest epickie. To jest punkt widokowy 1. I jak tutaj szedłem, to był jeszcze punkt widokowy 2. Patrzcie, punkt widokowy 1 z ławeczką. I ten domek. Wracaj. Dwa razy kliknę na gimbala z tyłu i on mi wraca. Patrzcie to. Szybko lecę, klikam dwa razy i Robert. To jest to przecież. Dobra, okazało się, że idę w ogóle nie w tą stronę, gdzie powinienem iść. Praktycznie, nie wiem, no, w drugą stronę miałem iść. No i to dzisiaj nie dojdę na te Bukowe Berdy na pewno, bo teraz właśnie wracam z powrotem do miasta. Ale najlepsze jest to, że właśnie mnie to grzeje, czy ja dojdę gdzieś, czy nie dojdę, bo i tak tu były jakieś punkty widokowe i tak było fajnie. A może tam dzisiaj na Bukowym Berdzie by mnie zjadł niedźwiedź, albo jakiś gwałciciel by tam był, a jutro go nie będzie. Może to mnie właśnie opatrzność właśnie nade mną czuwa. No i to właśnie chodzi o to, że to, że się w ogóle nie ma presji, to jest właśnie bardzo spoko. Teraz sobie wrócę i jutro sobie zrobię, nie, te Bukowe Berdo. I w ogóle, no, trzeba się przyznać, że w sumie to się mało przygotowałem do tej trasy, ale był żółty szlak, wydawało mi się, że dobrze idę, ale jednak nie. No ale wrócę i okej, jutro lecimy, no i bez spiny, jest super. I właśnie to mnie cieszy, że mimo, że nie poszedłem tam, gdzie powinienem, to i tak jest super i tak mam super dobry humor.
Bo jakbym poszedł tam, gdzie powinienem iść i coś zobaczył, no to wiadomo, że masz fajny humor. A tu niby się coś nie udało, a i tak jest super, nie? To jest fajny poziom świadomości i w ogóle szczęścia, nie? Że cokolwiek się dzieje, to jest super. No i w ogóle nie pada, to też jest epickie, trzeba wszystko doceniać, nie? I ta ławeczka za mną. Ten asfalt mi się z początku nie zgadzał, dlatego tak trochę się dziwiłem, że jest tak mało ludzi i w ogóle autem można podjechać. No ale spoko, nie? Bo Bukowe Berdo jest no, dosyć popularne, nie? Jak się patrzy na atrakcje w Bieszczadach. Co, lecimy z powrotem i jutro będziemy atakować, nie? A może to też chodzi o to, że bo kupiłem nowy akumulator, żeby mi lodówka dłużej trzymała. No i teraz wrócę wcześniej i może się nie wyładuje. Nie? A jakbym był 5 godzin na wycieczce, to by się wyładował i byłoby tak sobie. Nie? To może to też jest kolejna opatrzność, że tu nie ma niedźwiedzia, tu nie ma gwałciciela i niewyładowany akumulator. Same plusy. Nie? A jeszcze ciekawy motyw jest taki, że mnie w ogóle nie stresuje jakieś wrzucenie materiału do internetu i no, poddanie się na jakąś opinię, nie? Dobrą czy złą. A dużo więcej na przykład stresu odczuwam, kiedy nagrywam przy ludziach. Na przykład jest jakaś grupka ludzi i ja mam coś nie gadać do tego plastikowego urządzenia. To jest ciekawe, że właśnie no, stres większy przed ludźmi na żywo niż przed netem. No, ale w sumie tak powinno być, no bo tu jest jakieś no, realne jakby, no nie wiem, zagrożenie, że robisz coś, co się komuś może nie podobać, coś, co się komuś nie, może nie podobać i może coś ci się stać, no a co ci się może w necie stać? Najwyżej fala hejtu na głowę, nie? No i to, że na przykład pokazujesz, że nie jesteś idealny i się pomyliłeś, ktoś może napisać, co za idiota, jak można pomylić szlak. No, zdarza się, nie? No i to jest właśnie fajne, żeby pokazywać i te piękne strony, że się podróżuje, wszystko wychodzi i to, że jest tak sobie. Tak wszyscy ludzie na Instagramie albo na fejsie ogólnie, no to pokazują tylko same te dobre strony, nie? Te piękne chwile z życia, których jest, nie wiem, 5%, nie? A 95% to jest zmywanie naczyń. Tego nikt nie pokaże. Jak mi ten gimbal tu lata, to ja nie ogarniam. Trzymaj się, chłopie. Ja to tak powinienem trzymać. I idę. Jest, równo. Pięknie. No. Dobra, czyli lekcja na dziś, nie? Jeżeli coś wam nie wyjdzie i wy macie dalej dobry humor, to wy macie dobry humor razy dwa. Możecie się cieszyć z tego, że to, że wam coś nie wyszło, was nie wyprowadziło z równowagi. To jest filozofia, nie? To jest filozof Robert. A ja wchodzę teraz na moje nudne 40 minut asfaltem. Dobra, wróciłem pod auto. Okazało się, że tam był znak, że 6 km jest do tego punktu widokowego, na którym byłem. Czyli zrobiłem jakieś 12 km plus trochę, bo tam trochę za ten punkt przeszedłem. Czyli no, trochę się nachodziłem. Czuć odciski. Dzisiaj będę spać sobie pod takim kościółkiem ładnie. Za mną jeszcze jest jakiś strumyczek, tylko go słychać, nie widać go zbytnio. No i teraz idę się wychillować, mam prawdziwe piwko z Podkarpacia. Czasem trzeba coś chlapnąć. Tam idę się na polankę wychillować. Dosyć długi dzień to był, jutro lecimy z samego rana. Już wiem, gdzie jest dokładnie wejście na szlak, to nie będzie cebuli. No i idę się chillować, a potem jakiś serial może, albo książkę zobaczymy i lecimy spać. Nade mną jest idealnie czyste niebo. To jest niebo nade mną. A tu leje jak z zebra.